Aleksander Green Żmija Spadkobiercy Neda Garlanda mówili żartobliwie znajomi o grupce młodych ludzi w siedmiorgu studentach i studentkach będących współwłaścicielami łodzi motorowej ofiarowanej im przez Garlanda, który zmarł w Szwajcarii na suchoty. W połowie lipca spadkobiercy urządzili pierwszą wyprawę. Wybrali się nad jezioro Snarka, by zakosztować prymitywu. Jako ósmego zaprosili Kolberta, którego nieodwzajemniona miłość do Joy Tewis, jednej z uczestniczek wyprawy, już rok temu narobiła sporo szumu na uniwersytecie i do dziś była przedmiotem komentarzy. Od szesnastego roku życia aż po dziś dzień Joy Tevis. Bezlitośnie łamała serca mężczyzn, a ponieważ nie chciała lub nie umiała ich leczyć, poszkodowani na ogół wracali do zdrowia bez pomocy lekarza. Kolbert zraniony został ciężej niż inni i nie krył się z tym. Trzykrotnie oświadczał się Joey. Za pierwszym razem wyśmiała go, za drugim powiedziała, że mogą zostać przyjaciółmi. Za trzecim nie ukrywała zniecierpliwienia. Nie podobał się jej. Bała się takich poważnych, smutnych, zakochanych, uporczywie wpatrzonych w nią mężczyzn. Na samą myśl, że ktoś tak ostentacyjnie powściągliwy mógłby zostać jej mężem, ogarniała ją pasja i mściwy gniew, kierowany przeciwko naporowi niewidzialnej siły. Jednakże Kolbert nie narzucał się, ona zaś go nie unikała, wymógłszy wpierw na nim przyrzeczenie, że nigdy więcej się nie oświadczy. Kolbert przyjął warunek i zachowywał się tak, jak gdyby nigdy nie wypowiadał tamtych prostych słów. Niech pani zostanie moją żoną, Joy. W trzecim dniu tego życia na łonie natury, Joy zapragnęła pójść do lasu, i poprosiła Kolberta, by jej towarzyszył, pocichu licząc na jakieś okoliczności, które osłabiłyby jego silne postanowienie, iż nigdy więcej się nie oświadczy. Już od trzech miesięcy nikt nie mówił Joy o miłości. Marzyła się jej jakaś scenka, która wzbudziłaby przelotne, przypominające miłość, ale raczej niegroźne uczucie. Kiedy Colbert zostawał z tyłu, Joy miała wrażenie, że sunie za nią bojaźliwie gotowy zwalić się mur. Należało wytrwać do ostatniej chwili, a potem uskoczyć w bok, by mur runął na puste miejsce. Tak idąc, znaleźli się na polanie i pogrążeni we własnych myślach, siedli na kamieniach leżących wśród wysokiej trawy. Kolbert zauważył, że czas wracać, gdy tylko odpocznął. Rad pan, że wszystko między nami ułożyło się tak prosto? Spytała Joy po chwili milczenia. Sądziłem, że wyczerpaliśmy ten temat. Ostrożnie odparł Kolbert, nie bez podstaw, domyślając się pułapki. Dałem słowo. Zresztą, jeśli. Nie, przerwała mu Joy. Przecież zabroniłam, a pan przyrzekł. Chce pan złamać obietnicę? Raczej umrę uroczyście rzekł Kolbert niż złamie słowo. Może pani być spokojna. Joyce z irytacją spojrzała na niego. Siedział uśmiechnięty tak pokornie i smutno, że jej irytacja zmieniła się w oburzenie. Próba nie udała się. Brnąc dalej, znaczyło samej postawić się w głupiej sytuacji. Przez chwilę jeszcze miała nadzieję, że Kolbert nie wytrzyma i zacznie mówić, ale on milczał, w zamyśleniu krusząc w dłoniach trawy. Joy odczuła nagle, że człowiek ten całą swoją postawą, oddaniem i stanowczością dał jej lekcję i taka ją ogarnęła niechęć do niego, że nie mogła się powstrzymać, by nie powiedzieć uszczypliwie. Słowo pan dał z Bezpieczniej jest milczeć, nieprawdaż? Joy, powiedział zaniepokojony Colbert. — Upał pani szkodzi, wracajmy, w cieniu będzie chłodniej. Joy wstała. Miała ochotę wczepić się palcami w jego gęste, rudawe włosy i porządnie potrząsnąć tą oporną, nierozumiejącą całej gry głową. Colbert nie chciał ulec jej przelotnemu kaprysowi. Wzburzona i głęboko dotknięta dziewczyna przygryzła wargi i uważnie patrzyła pod nogi. Jakiś błysk w szeleszczącej trawie przykuł jej wzrok. Proszę spojrzeć, jaszczurka, odepchnął ją tak, że zachwiała się i omal nie upadła. Wymachując rękami, Colbert zadeptywał coś w trawie. A potem przykucnął i ostrożnie podniósł do góry maleńką żmiję, trzymając ją za środek tułowia. Łowa i ogon zwisała bezwładnie z obu stron. Widziała pani kiedyś coś takiego? spytał przejęty, spoglądając na zagniewaną twarz Joy. — Przepraszam, jeśli zbyt mocno panią popchnąłem. Brunatna żmija, jedna z najbardziej niebezpiecznych. Kobiety zazwyczaj biorą żmiję za jaszczurki. Człowiek ukąszony przez brunatną żmiję umiera w ciągu trzech minut. Joy podeszła bliżej. Już nie żyje? Tak, nie żyje, odrzekł Kolbert, rzucając żmiję na ziemię i znów ją podnosząc. Joy uznała, że to nie lada wyczyn tak trzymać w ręku martwego gada. Nie mogła pozwolić, by kolbert miał nad nią jakąś przewagę. Wzięła od niego żmiję i owinęła ją sobie wokół lewej ręki na podobieństwo branzolety. Nosząca w paru miejscach ślady obcasów kolberta żmija mieniła się na smagłej skórze Joy kolorem szarego złota. Rzuć to! rzuć to! krzyknął nagle kolbert. Nie zdążył dodać, że ledwie dostrzegalny skurcz przebiegł przez nieruchome ciało żmij. Ożyła na moment po to jedynie, by czując wrogie ciepło ludzkiej ręki, otworzyć paszczę i ukąsić Joy. Życia starczyło jej tylko na ten wysiłek. Kolbert chwycił żmiję w samej główce i cisnąwszy mocno rozerwał na dwoje. Po czym Zrzucił z ręki Joy ostatek martwego tułowia i zobaczył dwie kropelki krwi, których znaczenie było dlań oczywiste jak krzyk. Spokojnie, powiedział, inaczej grozi pani śmierć. Starał się opanować dreszcz wstrząsający jego ciałem. Joy bezradnie patrzyła na ślad ukąszenia. Czuła obrzydzenie i ból, ale jej wyobraźnie nie pracowała tak szybko, i świadomość bliskiego końca jeszcze jej nie ogłuszyła. Za to kategoryczność rozkazów Kolberta obudziła w niej poczucie niezależności zagrożoną przez tą ogromną przysługę, jaką gotów był oddać jej Kolbert. Niech pan mnie puści, powiedziała dysząc ciężko. Ja sama, proszę dać mi nóż. Nie było ani chwili do stracenia. Otwierając nóż, Colbert próbował zwalić dziewczynę z nóg, by móc dokonać operacji. Jednocześnie szybko przesunął językiem po dziąsłach i podniebieniu, sprawdzając, czy nie ma w ustach jakiegoś zadrapania. Trzeba wyssać jad, zawołał. Nie ma rady, Joy, niech się pani nie sprzeciwia. Zacisnęła zęby. I w milczeniu broniła się z dziwną zaciekłością, woląc umrzeć, niż przyjąć życie z jego rąk. Doskonale wiedziała, czym się to mogło skończyć. Kolbert miał teraz szansę zostać jej mężem, i oto, bez myśli, bez słów, kierując się tylko instynktem, Joyce amotała się rozpaczliwie w jego uścisku. Kolbert powlókł ją do drzewa z rozdwojonym pniem i wcisnął w szczelinę jej rękę, otarłszy ją przy tym do krwi. Potem zaszedł z drugiej strony i chwycił za przegub. Teraz jej ręka znalazła się jak w kleszczach. ściągnąwszy przy łokciu tę pełną nienawiści rękę tak mocno, że paznokcie Joy posiniały, Kolbert głęboko naciął ukończone miejsce i przylgnął do niej wargami. Jego usta napełniły się krwią, wypluł ją, zrobił jeszcze raz to samo i nabrawszy tchu, po raz trzeci wyssał krew ukochanej. Dwa razy próbowała wyrwać mu rękę, potem uspokoiła się. Stała tak z drugiej strony drzewa, przywarta do pnia. Strach, uczucie poniżenia i gniew, Zalały jej serce. Po twarzy spływały łzy bezsilnej złości. Powtarzała: i tak nie zostanę pańską żoną. Niech pan mnie puści. Kolbert milczał. Uwolniwszy w końcu jej rękę pojął, co mówiła przed chwilą, i odrzekł: Czyjąś żoną pani jednak będzie, a to najważniejsze. Żeby zostać czyjąś żoną, trzeba żyć. Jego wąsy i podbródek były we krwi, więc wytarł je dłonią, również czerwoną od krwi. Milcząc posępnie, wyciągnęła otardą i poranioną rękę i przycisnęła do rany chusteczkę. Oboje oddychali ciężko, jak po długim biegu. W końcu Joy rozerwała chusteczkę, obwiązała ranę. Colbert spojrzał na zegarek. Zdaje się, że minęło już pięć minut. Teraz jestem spokojny. Joy nie odpowiedziała. Stała odwrócona do niego plecami. Kiedy spojrzała w jego stronę, nie zobaczyła go na polanie. Źdźwiona zawołała: Kolbert! Niczego mu nie wybaczając, wciąż poddana władzy wewnętrznego naporu, którym Kolbert ostatecznie ją pokonał, poszła śladem przymiętej trawy i, zajrzawszy w zarośla, stanęła jak wryta. Kolbert leżał na wznak, odmieniony nie do poznania. Czarna, spuchnięta twarz, z ledwie widocznymi szparkami oczu i umazane krwią wąsy i usta, unaoczniały całą grozę śmierci, od której wybawił swą ukochaną. Widok tej odrażającej martwej twarzy sprawił, że Joy, pojąwszy nieopisaną potworność śmierci, która ją ominęła, przestraszyła się wreszcie. I rzuciła się do ucieczki, krzycząc: ratunku, umieram. Wołanie było spóźnione, bo przecież już została uratowana. Czytał: Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.